Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Styczeń dobiega końca, więc czas rozebrać choinkę. Piesek mój sobie śpi. Więc słuchajcie, dzisiaj się nauczymy właśnie zwrotu, jak powiedzieć rozebrać choinkę. No, na początku świąt robiliśmy filmik o ubieraniu choinki. Dzisiaj rozbieramy. Uwaga, macie do dyspozycji aż trzy zwroty, z czego dwa są dosyć kontrowersyjne na zasadzie, że nie każdy native speaker je uznaje. I jeden uznawany przez wszystkich. Więc co do tych kontrowersyjnych, to jest to czasownik strip. Strip rozbierać. Stąd się wziął nasz striptease, tak? Zresztą robiliśmy w ogóle lekcję o ubieraniu i rozbieraniu człowieka. Dwie różne lekcje podlinkuję wam pod koniec. Tam o tym mówiłem. Więc mamy strip. Tylko uwaga, przez y. Nie strip, tylko strip. Następnie macie do dyspozycji czasownik undress. Undress the Christmas tree. Ale tu też nie każdy tak mówi. Natomiast zdecydowanie zwrotem numer jeden jest phrasal take down. To dokładnie tak samo jak z obrazkami. Robiliśmy lekcję o wieszaniu obrazka. Było hang up, na przykład ten obrazek tutaj z moją córką, jak była mała. Hang up, zawiesić, a jeżeli on się nie spodoba komuś, to powiemy take it down, ściągnij go. Czyli uwaga, oni tak jakby ściągają choinkę. Take down the Christmas tree. I przy okazji powtórzymy sobie ważny zwrot. My byśmy powiedzieli, no czas rozebrać choinkę, albo no najwyższy czas rozebrać choinkę. To są, słuchajcie, aż trzy zwroty w języku angielskim. Wszystkie trzy sprawdzane na maturze. Mianowicie it's time, it's about time i it's high time. Robiliśmy lekcje, gdzie to szczegółowo omawialiśmy. Link wam wrzucę pod koniec, obejrzyjcie, zwłaszcza maturzyści. Więc przykładowo wezmę it's high time, najwyższy czas. Mogę użyć bez okolicznika, bezpośrednio. Czyli it's high time to take down the Christmas tree. Najwyższy czas, by rozebrać, dosłownie właśnie ściągnąć. Ale tam, słuchajcie, była opcja następstwa czasu. Zresztą u nas tak samo. Najwyższy czas, żebyś poszedł, tak? Poszedł teraz, a jest czas przeszły. Oni mówią identycznie. Czyli it's high time we, najwyższy czas, abyś my. I teraz cofam czas. Czyli it's high time we took down the Christmas tree, ok? Took daje czas, przeszły drugą formę, czyli tak jak simple past. Take, took, taken. It's high time we took the Christmas tree down. Oczywiście jest to phrasal rozdzielny. Tu akurat go rozdzieliłem, ale nie muszę tego robić. Czyli mogę też powiedzieć it's high time we took down the Christmas tree. Robiliśmy lekcję o phrasalach, jak je rozdzielać i tak dalej. Na czym to polega? Podlinkuję wam może w opisie. Ok, i teraz tak, rozbierzemy tą naszą choinkę, no i trzeba ją gdzieś schować. Tak się zastanawiałem, jakiego my czasownika użyjemy, ale chyba schować, a potem trzymać. Tak? My się zapytamy, gdzie trzymasz choinkę, a jak rozbierzemy, ewentualnie po prostu zanieś. Myślę, że mi małżonka by powiedziała, zanieś ją na strych, tam gdzie ją trzymamy. No i teraz właśnie język angielski. Co tu zrobić? Oni, słuchajcie, znowu mówią zupełnie inaczej. Jeżeli chcecie powiedzieć to naturalnie, to jest tak jak z zabawkami. Robiłem lekcję o zabawkach, tak? U nas też znowu zupełnie inaczej. My powiemy dziecku posprzątaj zabawki, a po angielsku będzie odłóż zabawki na swoje miejsce. Podlinkuję wam tą lekcję w opisie o zabawkach. I dokładnie tego samego phrasala użyjemy do choinki, bo to znaczy, że coś odkładamy tam, gdzie normalnie jest, tak? Czyli odłóż zabawki na półkę tam, gdzie normalnie mają być, czy do jakiegoś pudła. Więc jeżeli choinka normalnie jest na strychu, no to właśnie odłóż ją tam. I jest to phrasal put away. Put away the Christmas tree. I tyle. Ja nie muszę powiedzieć na strych i tak dalej. Znaczy mogę dodać. No bo każda rodzina na przykład wie, gdzie normalnie trzyma choinkę, przechowuje, czyli keep, ewentualnie store. Jakbym się zapytał kogoś, gdzie trzymasz choinkę, to bym się zapytał ogólnie czas prosty. Where do you keep? Albo where do you store your Christmas tree. Natomiast niektórzy mają żywą choinkę, tak? Ja akurat mam sztuczną.
Robiliśmy też lekcje o choince, jak jest naturalna, jak jest sztuczna. Podlinkuję Wam też w opisie. Więc jeżeli ktoś ma sztuczną, no to wiadomo, że ją chowa na zimę, znaczy na lato. Natomiast jeżeli ktoś ma naturalną, no to po prostu ją wyrzuca. I teraz jaki phrasal verb? No macie do dyspozycji dwa. Throw out albo throw away. Do koloru, do wyboru. Czyli na przykład time to throw out the Christmas tree. Czas wyrzucić choinkę. No u nas to nieładnie brzmi wyrzucić, tak? Mamy pewnie jakiś sentyment. No ale tak po prostu mówimy. Dokładnie tak jak do śmieci jest throw out i throw away. No i sprawdźmy jeszcze nasze zwroty w słownikach. Jesteśmy w Cambridge i Cambridge ładnie to robi w jednym tak zwanym entry, czyli naraz obydwa zwroty, że throw something away, ewentualnie out, bo Logman, zaraz Wam pokażę, robi to oddzielnie. Mamy wymowę, klikniemy. Throw. Throw. Tu ten dźwięk to jest tak zwany właśnie język w zębach, tak jak przy thank you. Takie jakby o z kreseczką, ta kreseczka zwykle jest falowana. Czyli tak jak przy thank you wkładamy język w zęby, tak tu też throw. No i mamy, że to znaczy get rid of something. To też bardzo ważny zwrot. Nie pamiętam, czy o tym robiłem lekcję. Pozbyć się czegoś. Czyli get rid of something, pozbyć się czegoś that you do not want anymore. Czyli już nie chcesz więcej. My powiemy już więcej nie potrzebujesz. I przykład. So when are you going to throw away those old magazines? Czyli kiedy zamierzasz wyrzucić te stare czasopisma? Kolejny ciekawy przykład. Ktoś przykładowo chce wyrzucić jakieś swoje stare ubrania i inna osoba mówi tej osobie: sort out any clothes you want to throw away and give them to me. Czyli posortuj ubrania, które chcesz wyrzucić i daj mi je. Give them to me. Czyli nie wyrzucaj ubrań. I teraz jesteśmy właśnie w Lungmanie. I tu mamy oddzielnie throw something out, wyrzucić. I też zobaczcie, użyli zwrotu get rid of, pozbyć się. Get rid of something that you do not want or need. Tam było, że już nie chcesz więcej, a tu, że nie chcesz lub nie nic, czyli nie potrzebujesz. They are throwing out the old mainframe computers, czyli wyrzucają komputery ze swojej firmy. No i tu oddzielnie throw something away i to samo, get rid of something. Czyli na przykład I never throw clothes away, czyli nigdy nie wyrzucam ciuchów. I never throw clothes away. I drugi przykład. I shouldn't have thrown away the receipt. No to już jest wyższa półka. Mamy czasownik modalny do wyciągania wniosków w przeszłości, czyli maturzyści, matura rozszerzona. I shouldn't have thrown away the receipt. Nie powinienem był wyrzucić rachunku. Uwaga na wymowę. P nie czytamy. Receipt, nie jakiś receipt. Czy czasami uczniowie mówią receipt. Receipt. I shouldn't have thrown. Nie powinienem był wyrzucić. Podlinkuję Wam może lekcję właśnie o czasownikach modalnych, które pomagają nam wyciągać wniosek w przeszłości. I sprawdźmy jeszcze put away, tak? To było odłożyć na swoje miejsce. Tą choinkę odkładaliśmy. Jaka jest definicja? Może jeszcze wymowa? Put. Put. No tu akurat dali bez away. I mamy definicję. Put something in the place or container, czyli wkładamy coś w miejsce lub jakiś pojemnik. Where it is usually kept. Gdzie to jest zwykle przetrzymywane. Ny na nety, ta te. Znowu nasz imię słów. Niemal na każdej lekcji pojawia się imię słów bierny ny na ne, ty ta te. I przykład. Put your toys away now. Czyli odłóż zabawki na swoje miejsce teraz. Na my często powiemy posprzątaj zabawki teraz. Dzięki. Trzymajcie się.